Państwa bardzo serdecznie. Zdarzało mi się powielokroć spotykać z niechęcią wobec takich zwyczajów bożonarodzeniowych jak łamanie się opłatkiem, składania życzeń czy roztaczania świątecznej atmosfery, czy to przy wigilijnym stole rodzinnym, czy spotkaniu opłatkowym w zakładzie pracy. Jak to? Ktoś zapyta. Naraz mamy zapomnieć o wszystkich animozjach, narosłych żalach i wyrzutach, by w pełnym hipokryzji, wymuszonym zwyczajem akcie na chwilę pojednać się z ludźmi bez uprzedniego rozwiązania problemów, jakie między nami zaistniały? Przecież to tchnie nieautentycznością, postawą upozowaną, karykaturą. Nie chcemy tego. Najpierw rozwiążmy problemy, a później się czule obściskujmy. W sposób zasadniczy nie podzielam tego punktu widzenia oraz wynikających z niego przekonań i właśnie ten przedświąteczny czas, w którym aktualnie się znajdujemy, uważam za dobrą okazję do wejścia z nim w polemikę. Nazywam się Ludwik Pęzioł i zapraszam Państwa do kontrrewolucji. Kiełznajmy podżegaczy i przywróćmy harmonię społeczną. Zwykle próbuję zrozumieć punkt widzenia osób, z którymi się nie zgadzam, nawet ten najbardziej skrajny. Tak zwane wejście w buty drugiego człowieka zwykle utwierdza mnie w przekonaniu, że ludzie chcą dobra, tylko inaczej je rozumieją i inaczej oceniają pulę dozwolonych środków, za pomocą których możemy je realizować. Nie prowadzi mnie to do naiwnej wiary w to, że każdego da się przekonać i z każdym warto dialogować lub okazywać życzliwość, tym bardziej, że niektórzy zabrnęli w swoim zredefiniowanym dobru i makiawelizmie zbyt daleko, a my po prostu nie dysponujemy wystarczającą ilością czasu i środków, by przynajmniej w działalności ideowo-politycznej zawracać je z przeciwnego biegu na rzeczywistości. Powstaje jednak pytanie. Czy ten racjonalny wniosek obowiązuje zawsze i wszędzie? Czy nie istnieją pewne przestrzenie, w których racjonalność w relacjach międzyludzkich ulega tymczasowemu zawieszeniu? Albo inaczej, czy nie powinny istnieć? Czy święta Bożego Narodzenia nie powinny być uznane przez nas za swego rodzaju czas poza czasem? Myślę, że linia czasu, w której nie występowałyby tego typu nadprzyrodzone interwały, tworzyłaby świat wypełniony po brzegi racjonalistycznym profanum, wykastrowanym z świętości, a przez to wyjałowiony, ograniczający pulę niezwykłych, lecz możliwych do osiągnięcia doświadczeń. Wielu ludzi wykazuje ich głód i nawet będąc zadeklarowanymi racjonalistami, szuka rozmaitych substytutów nadracjonalności, byle takich, które nie pozwolą ich oskarżyć o religianstwo i zabobon. Czy nie jest bowiem tak, że duża część ludzi ultraracjonalnych nie poszukuje tych interwałów na przykład w imprezach z szamańską muzyką elektroniczną, medytacjach, środkach psychoaktywnych, sztukach pięknych, literaturze, czy nawet w zrytualizowanym pijaństwie? Nasze święte przestrzenie są zatem różnorodne. Zauważmy jednak, że większość z tych wymienionych dotyczy tylko naszego indywiduum. Żeby czasowo rozciągnąć tę nadracjonalność na relacje międzyludzkie, potrzebna jest kulturowo uwarunkowana zgoda wszystkich. I to właśnie proponuje nam tradycja świąt bożonarodzeniowych. Zarzut świątecznej hipokryzji czy sztuczności zdaje się posiadać namiastki racjonalności. Wielu z nas przekonuje argument, że w gruncie rzeczy ograniczona do czasu świąt życzliwość wobec naszego bliskiego niczego nie zmienia, a tylko kosztuje nas energię, jaką wkładamy w odegranie aktorskiej roli tego fałszywie uśmiechniętego, składającego życzenia swojemu przeciwnikowi. Pytanie tylko, czy poszukujemy w jej odegraniu jakichś pozytywów? Jeżeli z góry skazujemy nasz cały autorski rytuał na niepowodzenie, z pewnością zbyt wiele się z niego nie nauczymy. Jeden jego aspekt z pewnością jednak istnieje, a mowa tu o transgresji, przekraczaniu swoich własnych granic. Akt świątecznej transgresji stawia nas w nowej sytuacji, z której możemy zaczerpnąć dla nas coś pożytecznego.
wychylić głowę poza znany nam świat w poszukiwaniu ukrytego dobra. Bo to, że znajdujemy się z konkretnym człowiekiem w konflikcie, nie oznacza, że tego dobra w nim nie ma. A mamy przecież tendencję do jego niedostrzegania, gdyż cieniem na nim kładzie się to, czego w naszym przeciwniku nie tolerujemy. Per saldo jednak na tym tracimy. Oczywiście im silniejszy konflikt, tym trudniej będzie takiego przekroczenia dokonać. Niemniej, tym więcej możemy z niego wynieść. Czas świąt daje nam pewne usprawiedliwienie. Nie musimy być spostrzegani jako ludzie chwiejni, którym nagle coś się odmieniło, czy niekonsekwentni w swojej ocenie. Ten świąteczny czas poza czasem to znakomita okazja, by odnaleźć więź z przeciwnikiem na najbardziej podstawowym poziomie życia. Osiągnięciu tego towarzyszy z kolei specyficzny stan świadomości, którego nie da się osiągnąć w żaden inny sposób. Do niczego on nas nie zobowiązuje w czasie późniejszym, a pozwala poczuć coś nowego, wybić nas na chwilę z zimnej logiki naszych relacji i różnicy interesów. Jest to swego rodzaju dar od naszej kultury, który możemy zlekceważyć lub go wykorzystać. Gdy przebijamy naszą zastygłą, codzienną wrogość właśnie taką intencją, przyjmujemy go. Jeżeli zaś z zaciśniętymi zębami odgrywamy obowiązkowy spektakl lub w ogóle go unikamy, odrzucamy go. Święta tworzą chronioną przestrzeń eksperymentowania nad dobrem. Od nas tylko zależy, czy się na jego przeprowadzenie zdecydujemy, wywołując w sobie odpowiednią intencję, wchodząc w rolę poszukiwacza tego ukrytego dobra. Ja postanowiłem w taką rolę wejść. Dlatego w tej audycji chciałbym złożyć życzenia, mam nadzieję, pozbawione kąśliwości i skierować je właśnie do tych osób, z którymi najbardziej wadziłem się w materiałach publikowanych na tym podcaście. Krytykowałem je, niekiedy z dużą dozą sarkazmu i gniewu, a niekiedy wprost zwalczałem. Z częścią z nich znajduję się po tej samej stronie barykady ideowej. Różniły nas jednak poglądy szczegółowe dotyczące diagnozy społecznej, taktyki czy polityki partyjnej. Inni to ludzie będący wprost moimi przeciwnikami, z którymi osiągnięcie porozumienia uważam za niemal niemożliwe. Niemniej, praktykując świąteczną transgresję, korzystając z tego nadracjonalnego interwału, w którym wiele może się zdarzyć, chciałbym życzyć, i to życzyć dobrze, tym ludziom, szeregując adresatów życzeń od tych najbardziej ideowo zbliżonych. Chciałbym złożyć życzenia panu Krzysztofowi Karoniowi, którego niektóre tezy bardziej lub mniej życzliwie obśmiewałem w opublikowanej przeze mnie sadze o poszukiwaczach czystego marksizmu. Życzę, by dalej szerzył wśród ludzi swoje przekonania o społecznych walorach pożytecznej pracy. To on poruszył ten wyjątkowo zaniedbany temat. Ponadto doceniam, że udało mu się zawstydzić część prawej strony ich niedouczeniem i brakach w lekturze. I by dalej pedagogicznie przyuczał ich do sięgania po literaturę, również tę wrogą, od której tak stronią i wskutek czego bazują na naiwnych, potocznych przekonaniach. Życzę również, by szerzył nadal swoją krytykę naiwnego rozumienia wolności jako nieskrępowanej niczym swobody, gdyż to właśnie uważam za szczególnie cenny jego wkład w debatę publiczną. Profesorowi Wielomskiemu, którego krytykowałem za poglądy dotyczące naszej polityki zagranicznej, życzę, by nadal zarażał młodych ludzi zamiłowaniem do studiowania historii idei, niewątpliwie fascynującej, choć niezwykle trudnej dziedziny. Bez jej znajomości środowiska konserwatywne walczące o pielęgnowanie dobrych zasad naszej kultury nigdy nie będą tak skuteczne, jak mogłyby być i będą ślizgać się po powierzchni sloganów i skrótów publicystycznych. Do tego dokładam życzenie, by pan profesor znalazł chwilę na odświeżenie sobie kilku klasyków złotej ery Hollywood, w których można odnaleźć pozytywny amerykański przekaz. Romanowi Warszawskiemu i środowisku redpilowemu, którym wystawiłem mało pochlebną opinię w swojej psychodelicznej recenzji i z którymi prowadziłem często dosyć mocną polemikę, życzę skutecznego ośmielania facetów, by adekwatnie oceniali swoją wartość i nie popełniali głupich błędów, które będą degradowały ich w oczach własnych kobiet, a także wyzbyli się nadmiernej naiwności w stosunkach z płcią piękną.
No i oczywiście, by na swojej drodze napotykali same wspaniałe kobiety. Szanownej szur prawicy życzę, by świat jeszcze nieraz ich zaskoczył czymś nad wyraz miłym i tym samym udowodnił, że nie jest tworem zupełnie wrogim, obfitującym w same cyniczne i złowrogie konstrukcje. Korwinistom i samemu Januszowi Korwin-Mikkemu życzę, by na prawicy przyjęły się ich niestandardowe sposoby przemawiania do młodego odbiorcy. Prawica rzadko mówi na spontanie i niekiedy popada w wytarte schematy. Oryginalność i autentyczność to coś, czego można się od niego nauczyć, bo młodzi stronią od sztampy i nadmiernej powagi. Zresztą ekstrawagancja konserwatystów jest znana od wieków i warto by do tej tradycji przynajmniej do pewnego stopnia powrócić. Panu Grzegorzowi Braunowi życzę, by znalazł więcej czasu na to, co robi najlepiej, czyli dokumentalistykę. Czasy PRL-u, a więc okres, w którym się specjalizował, nieustannie domagają się kolejnych kinematograficznych autopsji. Chętnie zobaczyłbym film autorstwa pana Brauna o dobrych postawach inteligenckich dysydentów, które mogłyby ludzi inspirować i ośmielać. I dalszego bezlitosnego chłostania konformizmu artystów sprzedających się nieludzkiemu systemowi za perliczki w sosie madagaskarskim. Kochanym liberałom życzę, by dobrze dobierali sobie sojuszników, by trafnie rozeznawali, kto naprawdę potrzebujący, a kto totalitarysta, chcący się nimi instrumentalnie posłużyć do zabrania nam wolności. No i żeby wolność nie przysłaniała im innych, tak ważnych wartości, bez których zarówno jednostka, jak i społeczeństwo nie mogą dobrze funkcjonować. Równocześnie chciałem ich docenić za to, że biorą pod uwagę, iż obsunięcie się obecnego systemu w system niewolniczy jest możliwe i trzeba na to uważać, byle nie interpretować w ten sposób wszystkich czynników wspólnototwórczych. Drogiej Platformie Obywatelskiej i innym liberalno-lewicowym partiom opozycyjnym życzę, by ci jej członkowie, którzy aktywnie uczestniczyli w podziemiu antykomunistycznym, na powrót zanurzyli się w swoim dawnym etosie. I tak jak wówczas nie poddawali się duchowi czasu, tak i dzisiaj strząsnęli z siebie zaklęcia unifikujących wszystko i wszystkich organów Unii Europejskiej. Patrzcie na ręce władzy, podnoście wartości obywatelskości z właściwymi proporcjami. Szanownym redaktorkom Wysokich Obcasów życzę, by ich dzieci się dobrze chowały, by nie popadły w pokusę zarobkowania na tzw. sex workingu i nie były sprowadzane na innego rodzaju manowce, które na dłuższą metę przyniosą im nieszczęście i życiową porażkę. Wychodźcie ku potrzebom kobiet, lecz zważajcie, czy pedagogika emancypacyjna zawsze służy ich dobru. Odważnym feministkom życzę, by społeczeństwo wspólnymi siłami pomagało kobietom, które padły ofiarą rzeczywistych prześladowań i żeby nie rezygnowały tak łatwo z przywilejów, jakie oferuje im nasza kultura. Przy tym, żeby pogodziły się z pewnymi sprawami, których zmienić się nie da i nie musiały wychodzić protestować na mróz, bo to przecież nic przyjemnego. Grubemu komuchowi życzę, by znalazł więcej czasu na gry fabularne i żeby grywał również z prawakami i dostrzegł w nich kogoś więcej niż tylko faszów. Równocześnie, by sami prawacy wzięli sobie do serca jego krytykę i zaczęli zauważać pewne problemy społeczne, które podnosi lewica i proponowali własne, autorskie rozwiązania, a nie tylko reagowali i negowali fakt ich występowania. Jak bowiem mówił towarzysz Trocki, rewolucja wydaje się konserwatyście masowym obłędem tylko dlatego, że doprowadza normalne szaleństwo przeciwieństw społecznych do najwyższego napięcia. Tak więc nie wszystko, co jest, musi być postrzegane jako normalne i pewne napięcia wymagają mądrego rozładowania, przeprowadzonego jednak w taki sposób, by nie niszczyć naszej kultury. Mniejszościom seksualnym życzę, by nie utożsamiali swojego wroga z Kościołem katolickim, gdyż i on na swój sposób, choć może to im wydać się nieprawdopodobne, chce ich dobra. Życzę im także, by nie dawali się podjudzać ludziom, którzy eskalują ich żądania do poziomu, których społeczeństwo długoterminowo nie może zaspokoić. Niech ruch LGBT podejmie refleksję nad wypośrodkowaniem dobra samych osób, które ma reprezentować, a dobrą reszty naszej wspólnoty. Jednym słowem, niech orientacja seksualna przestanie być kwestią polityczną, bo zdaje się, tego również chcą sami homoseksualiści.
tego samego życzę lewakom. Życzę im refleksji nad tym, czy upolitycznianie wszystkiego nie zabija wielowymiarowości naszego życia, czy nie wpycha nas w jakiś obrzydliwy, duszny gorset. No i czy ich credo pod tytułem "nie ma co naprawiać, trzeba wszystko zniszczyć i zacząć od nowa" naprawdę przyniesie dobre rezultaty i czy nie warto go zastąpić nowym pod tytułem "lepiej jest naprawiać niż niszczyć"? Wielu spośród was, drodzy lewacy, jest przecież autentycznie zatroskanych o dobro pewnych grup społecznych. Zgadzam się, że życie potrafi być dla niektórych przerąbane i że być może metoda naprawcza nie zmieni stanu tych grup diametralnie, a tylko trochę. Ale pamiętajmy, że destrukcja systemu też niekoniecznie ją poprawi. Być może przyniesie tak naprawdę coś zupełnie nieprzewidywalnego, a nie to, co się może wydawać, że przyniesie. Świat jest skomplikowany, wszystkich czynników nie jesteśmy w stanie przewidzieć, z pomocą więc przychodzi nam pokora. Dlatego też nieironicznie życzę wam, lewacy, cnoty pokory umysłu. Kończąc swoje życzenia, chciałbym państwa zachęcić do tego samego, do świątecznego zawieszenia logiki walki w stosunku do naszych przeciwników, a także bliskich, od których niekiedy stronimy przez dawne zaszłości. Poddajmy się świątecznej transgresji, bo drugiej takiej okazji w roku nie będzie. 3 dni uniesienia się naszego umysłu i ducha ponad ludzkie pole bitwy. Tego wszystkim życzę. Dziękuję państwu za wysłuchanie i zapraszam na kolejne audycje. Wysłuchali państwo audycji radykalnego pasywisty pod tytułem "Miłujcie nieprzyjacioły. Świąteczna transgresja".